Właśnie wróciłem teraz z konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji w Salzburgu, gdzie spotkałem się z takim twórcą najlepszych, uważanych za najlepsze robotów na świecie, Davidem Hansonem. I bardzo długo rozmawialiśmy, my się znamy już jakiś czas się znamy. Otóż ja uważam, że po pierwsze, ja bym odróżniał bardzo wyraźnie świadomość od samoświadomości, bo to są dwie kompletnie różne rzeczy. Znaczy świadomość w tym sensie reakcji na bodźce, to ona już ma, jak gdyby. Natomiast samoświadomość, żeby móc pójść na poziom meta i zrozumieć algorytm, który jest tam wbudowany, to jest zupełnie co innego. Tego nie rozumiemy ani w przypadku sztucznej inteligencji, ani w naszym przypadku. To są godziny rozmów moje akurat z Rogerem Penrose'em, bo to nas niesłychanie interesuje, co to jest samoświadomość. W jaki sposób z takiej maszyny Turinga, z czegoś, co wykonuje pewne sekwencje rozkazów, w jaki sposób można przejść na poziom meta i spojrzeć na to i to zrozumieć. To zarówno wynika na poziomie matematyki, jak i Tarski o tym pisał na poziomie języka, że trzeba wejść na poziom metajęzyka, żeby zrozumieć, co semantycznie znaczy zdanie, a nie tylko ono jakieś predykaty i określenia, że trzeba wejść na poziom. Teraz dlaczego my w jakimś momencie weszliśmy na poziom meta, znaczy zaczęliśmy rozumieć nasze myślenie, a nie tylko myśleć, w sensie reakcji, łańcucha reakcji bodźców, jest to kompletnie niezrozumiałe. To znaczy w naszym przypadku, jak to się stało, nie mam zielonego pojęcia, w ogóle i nikt według mnie nie ma. W przypadku komputerów trudno mi to nawet sobie wyobrazić, bo gdybyśmy to rozumieli, to byśmy wiedzieli, dlaczego my to mamy. Mianowicie, że powiększamy szybkość komputerów, pojemności, dostęp do danych, ale w którym momencie pojawia się świadome powiedzenie ja jestem, czy ja liczę. No w ogóle to jest skok tak gigantyczny, jakościowy, że to sobie trudno wyobrazić. Zresztą a propos sztucznej inteligencji właśnie rozmawiałem z ekscelencją na ten temat, że nie wyobrażam sobie również, że sztuczna inteligencja, która jest karmiona już teraz wszystkim, co się rusza, przez jest miliard pytań do Google'a dziennie, w związku z tym to wszystko jest wpuszczane i on to przerabia i uczy się. Zresztą bardzo dobrze już po polsku mówi, bo ja rozmawiałem z takim robotem, bardzo dobrze już po polsku mówi. To są okrągłe zdania, takie ogólnopoznawcze, ale generalnie bardzo dobrze już mówi. Otóż nie wyobrażam sobie, żeby sztuczna inteligencja, karmiona tym, czym jest karmiona, dokonało przełomu typu ogólna teoria względności wobec tego, co było wcześniej. Bo to można ją było karmić newtonowską grawitacją dowolnie długo i nie wymyśli tego skoku, który jest zupełnie inny. Znaczy to jest kompletnie inne podejście. Znaczy nie wyobrażam sobie, na jakiej podstawie miałaby to zrobić. No jakimś takim przykładem, który można dać, to jest wyobraźmy sobie, że mamy, nie wiem, sztuczną inteligencję w roku tam 1300 powiedzmy, jest karmiona średniowieczną muzyką i nagle kawałek fugi Bacha wychodzi z tego. W jaki sposób miałaby powiedzieć, że to jest cenne i to jest coś, co może być piękne? No jak do tej pory nie było w ogóle takiego zestawu, ani harmonicznego, ani jakiegokolwiek. Co miałaby powiedzieć? Podobnie można by, nie wiem, nauczyć na Canaletcie, Da Vinci, Bruegel i tak dalej obrazów, wypluwałaby, nie wiem, 1000 obrazów na sekundę i nagle pojawi się coś, element śniadania na trawie. Tak? Jak ona miałaby określić, że taki impresjonizm jest ładny, mimo że jest niepodobny do niczego, co było przedtem? Więc to określenie, zauważenie potencjału w czymś, co niczego nie przypomina, jest naszą jakąś własnością, która jest zupełnie zdumiewająca. Jak mówię, mechanika kwantowa w żaden sposób nie wynika z mechaniki klasycznej, można karmić dowolnie długo i się nie wyprowadzi mechaniki kwantowej, a drugie, ogólnej teorii względności się nie wyprowadzi z mechaniki newtonowskiej, bo to jest kompletna zmiana paradygmatu. Nie wiem, czym mielibyśmy karmić, żeby coś takiego zrobiło. Więc w tym sensie kreatywność
jest, wydaje mi się, przez bardzo, bardzo długi czas jeszcze przed nami, jest naszą przewagą w stosunku do sztucznej inteligencji. To jest to, co ja mogłem powiedzieć.